Witam Cię na moim kanale Make Things Happen Today. Mam na imię Roxana, jestem psychologiem, life coachem i mentorem. Zapraszam Cię teraz w niesamowitą podróż emocjonalną, akceptacji i wybaczenia. Przyjmij wygodną pozycję, taką jaką lubisz. Chcę, abyś czuła się komfortowo i swobodnie. Oddychaj w swoim tempie. Wiedz, że jesteś bezpieczna. Pamiętaj, że myśli są tylko myślami. Przychodzą i odchodzą. Daj im płynąć. Puść je wolno. Przesyłam Ci teraz moc miłości i czułości. Poczuj to. Poczuj tą ciepłą i niezwykle przyjemną energię. Jeśli chcesz, możesz powtarzać za mną. Pozwalam sobie na dostęp do własnego bólu. Mój proces uzdrawiania już się rozpoczął. Stoję w prawdzie. Widzę mój ból i cierpienie. Otaczam siebie czułością. Współczuję sobie. Teraz decyduję się wyjść ze świadomości ofiary. Teraz decyduję się wyjść ze świadomości kata. Odczuwam współczucie dla osoby, której chcę wybaczyć. Ludzie nie są doskonali, ale każdy stara się postępować najlepiej jak potrafi, tak jak go nauczono lub nie nauczono. Większość naszych problemów ma źródło we wczesnym dzieciństwie. Wówczas zdawało się nam, że cały świat obraca się wokół nas i że wszystkiemu jesteśmy winni. Teraz ja rezygnuję z tej dziecięcej podatności na zranienia. Widzę świat z perspektywy człowieka dorosłego. Uwalniam się od przywiązania do swojej interpretacji zdarzeń. Uwalniam się od błędnych przekonań. Rezygnuję z potrzeby zrozumienia wszystkiego i poddaję się myśli, że dar jest ukryty w każdej sytuacji. Czy to rozumiem, czy też nie, akceptuję to. Wybieram uznanie. Wybieram wdzięczność. Wybieram kochającą akceptację. Dostrzegam w tym wszystkim doskonałość. D-
dostrzegam w tym wszystkim boską doskonałość. Wybaczanie to podróż. Poddaję się temu całemu procesowi. Decyduję się mu całkowicie zaufać, bez względu na rezultaty. Daję sobie przyzwolenie na wolność. Wychodzę z więzienia ofiary prosto w szczęśliwe życie. Szanuję siebie i szanuję swoje życie. Zezwalam w swoim życiu tylko na doświadczenia pełne miłości. Porzucam więc przeszłość i koncentruję się na miłości do samej siebie. Odrzucam wszelkie osądy. Nie zgadzam się na ograniczanie samej siebie. Wybaczanie jest siłą. Mój duchowy rozwój nie zależy od innych. Sama odpowiadam za moje życie. Jestem już dorosła. Z miłością czuwam nad swoim wewnętrznym dzieckiem. Wybaczam sobie i wybaczam innym. To jest zupełnie nowa chwila. Jestem wolna. Kocham siebie. Kocham siebie. Dlatego porzucam rolę ofiary i sprawcy, niezależnie od tego, kim byłam. Kocham siebie, dlatego pozwalam odejść wszystkim myślom o karach. Przebaczam sobie i przebaczam innym. Dziękuję Ci za ten wspólnie spędzony czas. Niech ziarenko miłości, wybaczenia z dnia na dzień przynosi większy plon. Ściskam Cię mocno. Roxana.